Tyle z mojej strony. Będę wdzięczny, jak pan dyrektor Wójcik uzupełni te kwestie odszkodowania. Tak, dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, bardzo proszę. Dziękuję za głos. Szanowny panie prezydencie, szanowni państwo przewodniczący, szanowni państwo radni. Chciałem tutaj odnieść się do słów pana Filipowicza, który chyba zastosował jakiś taki troszkę skrót myślowy w zakresie tych odszkodowań. Padło tam hasło 11 milionów wypłaconych dla spółki TBV. To może troszkę przypomnę. Na mocy decyzji z RIT w roku 2007 wywłaszczono podbudowę poszerzenia w zasadzie nowej drogi ulicy Poligonowej. Łączna tutaj suma... Bohaterów września dziś. Tak. Łączna suma tutaj tych zaległości to było za 4 hektary 1513 metrów. Odszkodowanie w kwocie 10 562 677 zł. Tutaj spółka TBV jako zabezpieczenie kredytu dokonała przelewu wierzytelności na rzecz konsorcjum czterech banków spółdzielczych. Liderem tutaj tego konsorcjum był spółdzielczy bank powiatowy w Piaskach. Także na mocy ugody wypłaciliśmy to odszkodowanie, ale nie dla TBV, tylko dla banku spółdzielczego w Piaskach w dwóch ratach. 50% w sierpniu 2022 roku i 50% w sierpniu 2023. Jednakże w księgach wieczystych Banku Spółdzielczego w Piaskach nadal widnieje takie samo zabezpieczenie hipoteczne, które jest na dodatek zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych TBV Investment. Może wywołany przez prezydenta Lublina specjalista nie wiedział, że odszkodowania zostały przelane na inne konto lub do innego banku?